Witam Państwa bardzo serdecznie. Maciej Piliński, Fronius Polska. Moim gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Ptak, dlatego witam serdecznie, panie Krzysztofie. Witam, Krzysztof, to Krasnowa, Biuro Projektowe. Będziemy jeszcze pana przedstawiać dokładniej, natomiast no dzisiaj mamy taką wyjątkową prezentację. Bo jest to pierwsza prezentacja z nowej serii, która jest generalnie skierowana do projektantów, czyli seria webinariów dla projektantów. Natomiast myślę, że z tych webinariów mogą skorzystać również inwestorzy, instalatorzy, osoby, które są zainteresowane generalnie fotowoltaiką. O tym też za chwilę kilka słów, o zakresie tych webinariów kilka słów powiem. Natomiast jeśli Państwo pozwolą, chciałbym zacząć od małej reklamy. Mianowicie 19 maja będziemy organizowali konferencję, drugą już konferencję dedykowaną właśnie dla projektantów, choć nie tylko. No i chciałbym Państwu zaprezentować pewien materiał związany z tą konferencją. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi widzieć tyle twarzy na sali. Dziękujemy za przybycie. Dlatego, że jest 30. rocznica Solar Energy, czyli jednostki biznesowej. Druga okazja, Fronius w Polsce jako biuro jest obecny od 10 lat. I no, pierwsza edycja konferencji dla projektantów. Dziękując Państwu za liczny udział, myślę, że nie ostatnia, więc na pewno będziemy Państwa zapraszać na kolejne. Pozwolę sobie zaprosić Pana Prezesa do ukrojenia pierwszego kawałka. Jak na każdym dobrym weselu, myślę, że ten pierwszy kawałek tortu to można tutaj wręczyć koleżance Kasi, która jest autorką tej konferencji. Bardzo w trakcie dzisiejszej konferencji zebrała się kapituła konkursowa. Nie ukrywam, że nie było tak łatwo wybrać. Obrady były bardzo burzliwe, więc było naprawdę dużo emocji. Gratulujemy. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy pomysłowości. Tak, to była krótka relacja z pierwszej konferencji dla projektantów. Mam nadzieję, że była ona dla Państwa ciekawa i już w tej chwili chcielibyśmy zaprosić na drugą edycję. Proszę sobie zapisać w kalendarze 19 maja, to jest piątek.
Będziemy na pewno komunikować tę konferencję w kolejnych odsłonach webinariów. Przechodzimy do tematu dzisiejszego webinarium. Kilka słów na temat tego cyklu. Później będzie rozmowa z Krzysztofem i na koniec zostawimy czas na to, aby mogli Państwo zadawać pytania i żebyśmy mogli sobie o tym temacie dzisiaj porozmawiać. Webinaria będą odbywać się co drugi tydzień we wtorek między godziną 8.30 a 9.30. Materiału i mamy całkiem sporo, więc myślę, że do końca roku przynajmniej ta sesja będzie miała miejsce, czy ta seria będzie miała miejsce. Nadchodzące webinaria będą się pojawiać na naszej stronie www.forum-fronius.pl. Jest tam zakładka nadchodzące webinaria, można też skorzystać z linku, który widzą Państwo na ekranie. Będziemy również do Państwa wysyłać newslettery, także na bieżąco będą mogli Państwo śledzić zarówno tematykę, która myślę, że będzie ciekawa, jak i odsłony kolejnych webinariów. Będziemy zapraszać do tych webinariów zaprzyjaźnione firmy, tak jak i naszych partnerów, tak jak dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof. Także też będzie, myślę, że pod tym względem ciekawie. Będziemy chcieli w trakcie webinariów organizować różnego rodzaju konkursy, tak żeby również uatrakcyjnić tę formę. I myślę, że będą ciekawe nagrody do uzyskania. Jaki generalnie jest cykl i pomysł na te webinaria? Chcielibyśmy zacząć od generalnie samych podstaw. Dzisiaj będą podstawy związane z projektowaniem, ale bardziej pod kątem tego, jakie mamy przepisy, jeżeli rozmawiamy o instalacjach większych niż 50 kW, ale będziemy chcieli też Państwu przedstawić podstawy, czyli fizykę całego zjawiska, czyli będziemy od samego dołu, można powiedzieć, będziemy budować tą bazę wiedzy. Będziemy rozmawiać o komponentach instalacji fotowoltaicznej, rozbijając je na poszczególne elementy, czy to moduły, czy konstrukcje, czy takim wydawałoby się drobiazgi jak złącza MC4. Będziemy oczywiście zwracać uwagę na kwestie związane z jakością wykonania tych instalacji, czy z bezpieczeństwem tych instalacji. Pokażemy narzędzia do projektowania, no i takie rzeczy, które myślę, że też będą dla Państwa bardzo interesujące, które są w tej chwili na czasie. Magazyny energii, telemechanika, sterowanie, integracja z różnego rodzaju systemami. No a dla dużych instalacji, na przykład stacje transformatorowe, tutaj też mamy partnera, który taką prezentację dla Państwa przeprowadzi. No i na koniec, co zrobić, żeby taką instalację z powodzeniem oddać. Tak to się kształtuje, taki jest pomysł. Również jeżeli macie Państwo jakieś uwagi lub chcielibyście Państwo zobaczyć jakiś konkretny temat, zapraszamy do tego, aby dzielić się z nami na czacie tymi informacjami. A teraz chciałbym już Państwa zaprosić na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, panem Krzysztofem Ptakiem. Serdecznie. Zapraszam. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym webinarium w tym roku. W związku z tym życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, jak najwięcej megawatów. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Ptak, który jest projektantem sieci i urządzeń elektrycznych. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Witam, Krzysztof Ptak, Biuro Projektowe Resnowa, czynny projektant, czynny kierownik budowy. Branża ogólnie nazywana elektryczną, natomiast szczegółowo to jest branża instalacyjna. Zaprosiliśmy pana tutaj do nas, dlatego że ma pan już na koncie kilkaset projektów instalacji fotowoltaicznych. Tak.
takich komercyjnych, a oni chcieli, na nich chcieliśmy się dzisiaj skupić. Kilkaset wykonanych pozwoleń na budowę dla farm fotowoltaicznych, dla instalacji na dachach, także tutaj no tym się mogę pochwalić, w swoim portfolio mam takie dokonania. Porządkując, mamy w tej chwili w obecnym stanie prawnym do 50 kWp mikroinstalacje, które są przyłączane na podstawie zgłoszenia. Wystarczy dla instalacji powyżej 6,5 kWp dokonać uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych i to właściwie kończy kwestie związane z projektem. Natomiast w przypadku instalacji większych tych zagadnień oczywiście jest więcej i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli będziemy poruszać kwestie instalacji powyżej 50 kW. Tak, tak. Dla uporządkowania mogę to powiedzieć, że to o czym mówiliśmy, czyli instalacja do 50 kW to jest mikroinstalacja według prawa energetycznego, a instalacja powyżej 50 kW, ale mieszcząca się w zakresie 50 do 1 MW, to jest mała instalacja. Według definicji z prawa energetycznego, no to takie instalacje są przyłączone do sieci poniżej 110 kV, co jest przerostem formy nad treścią, ale no, taka jest definicja, prawda? Że z definicji wynika, że to jest mała instalacja, to jest instalacja między 50 a 1 mega przełączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. No i tyle, co mogę powiedzieć. Tak? Tak samo dla mikroinstalacji. Ta definicja mówi w prawie energetycznym, że jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej, tutaj podkreślam, chodzi o moc zainstalowaną, czyli moc modułów fotowoltaicznych. Modułów fotowoltaicznych przyłączoną do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. To tyle, co można powiedzieć o definicji. Sama ustawa reguluje szereg tutaj zagadnień związanych z energetyką i OZE, ale Dzisiaj mówimy o instalacjach komercyjnych. Tak. Dobrze, czyli instalacje komercyjne, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć? Gdzie jest ten punkt startu? No, punkt startu jest w tym, że chcemy to zrobić, tak? Czyli mamy. Ale to musi z czegoś wynikać, tak? Znaczy, no tak, budzimy no, się rano i stwierdzamy, że chcemy zrobić instalację komercyjną. Budzimy się rano w rzeczywistości, w której się budzimy, czyli wiemy, że prąd będzie bardzo drogi. Dostajemy fakturę grozy. Dostajemy fakturę grozy i zastanawiamy się, co zrobić, żeby dalej, nie wiem, nasz zakład funkcjonował tak jak trzeba, ale żeby po prostu nam się to opłacało, tak? Czyli od analizy potrzeb, ja bym to tak nazwał, tak? Analiza potrzeb, czyli jakie mamy zużycie, nie wiem, w ciągu dnia, w których godzinach największe zużycie. No i kontaktem tutaj z projektantem, no bo od tego trzeba zacząć, czy żeby nam pomógł tutaj dobrać. Pierwszą chyba powinna być analiza ekonomiczna, tak? Czyli musimy. No tak, ale jeśli sobie założymy, że mamy jakiś teren czy dach naszej fabryki czy naszego zakładu, no to z tego wynika, ile my tak naprawdę też możemy zainstalować, no bo jeśli mamy, nie wiem, mały zakład, a potrzebę mamy na 1 mega, no to się może okazać, że nie mamy jak tego zainstalować. Standardowo przyjmujemy, że na gruncie, no to tak 1 mega mieścimy na 1,2 hektara, prawda? Gdy nie ma tutaj innych przeszkód w terenie. Także to trzeba też założyć. To już jest całkiem spory obszar. Dokładnie. Tak. Natomiast na dachu można uchnąć tego troszeczkę więcej, korzystając z faktu, że to nachylenie tych modułów. Tak, natomiast trzeba też założyć, że na dachach jest już jakaś infrastruktura. To na pewno trzeba też założyć, że jakby możliwości produkcyjne całej instalacji fotowoltaicznej muszą nam coś dać, no bo jeśli to będzie, nie wiem, no zakładam bardzo konsumpcyjny zakład typu, nie wiem, mamy piece, młyny czy coś takiego i potrzebujemy tej mocy ogromnej ilości, no to się może okazać, że ta instalacja
Nam niewiele da, ale gdy mamy jakieś zużycie sensowne, no nie wiem, no 500 kW i mamy gdzie zainstalować taką moc, no to to jest to argument za tym, żeby to zrobić, prawda, żeby oszczędzić. Czyli tak, pierwsza rzecz to jest analiza ekonomiczna, ona w tej chwili jest, no nie chcę powiedzieć, że prosta, ale na pewno te wysokie rachunki za energię elektryczną powodują, że okres zwrotu jest znacznie krótszy. Dokładnie. I zwracamy się do pana jako do projektanta. Mhm. I co jest pierwszym krokiem, albo nie wiem, pierwszym dokumentem, albo pierwszym efektem współpracy z firmą? Musimy wiedzieć, gdzie to chcemy zainstalować, czyli dach czy grunt. Jeśli no my analizujemy, czy jest na tym terenie, czy jest plan miejscowy, czy trzeba się starać o decyzję WZ, prawda? Czyli mamy MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I Państwa zadaniem jest też analiza tego dokumentu, dokładnie, co z niego wynika. Dach ma też tą zaletę, że jakby tutaj wybudowany budynek, który jest już w terenie, prawda, my robimy instalację, czyli do wysokości 3 metrów instalowanie instalacji nie obliguje nas do tego, żeby pozyskać nową decyzję typu decyzja WZ, prawda? Bo jeśli mamy budynek i on był budowany na podstawie decyzji WZ, no to my robimy... WZ, czyli warunki zabudowy. Warunki zabudowy, no tak, no poruszam się pewnymi skrótami, które funkcjonują. To nie musimy pozyskać tej nowej decyzji. Natomiast no też chcę tutaj powiedzieć, że gdyby to była jakaś bardzo duża instalacja, czyli o mocy, a właściwie o obszarze przekraczającym 1 hektar, prawda? Czyli gdybyśmy mieli dach o powierzchni powyżej 1 hektara, no to musimy wejść w jeszcze inną decyzję w kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tak? Także no ale 1 hektar dachu 10 tysięcy metrów kwadratowych to jest to... No ale się zdarza, tak? Jest to już całkiem spory budynek. Całkiem spory, ale się zdarza. Co chcę powiedzieć? No jest szereg takich ustaw, rozporządzeń i innych rzeczy, w których się jakby poruszamy my jako biuro projektowe, no i tym samym dla klienta wypracowujemy ten projekt, to pozwolenie na budowę. No bo tak naprawdę mnie jako klienta interesowałoby to, żeby dać komuś pełnomocnictwo, dać prawo do dysponowania nieruchomością swoją, prawda, i dostać ten projekt, tak. To by mnie interesowało jako klienta, no i my jako biuro projektowe tak do tego podchodzimy. A tak z czystej ciekawości, z pana doświadczenia, łatwiej jest, kiedy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy łatwiej jest, kiedy go właśnie nie ma? Jak to wygląda? No bywa tak, że musimy się zwrócić o interpretację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do gminy, co oznaczają niektóre zapisy, czy możemy, czy nie możemy zainstalować takiej instalacji. Albo do jakiej mocy? Do jakiej mocy. No, powiem szczerze tak, no, gdy go nie ma, no to mamy, wchodząc na budowę nowego obiektu, czyli na przykład instalacji na gruncie, no to musimy się starać o decyzję WZ, ale ją dostaniemy po pewnym czasie. Czyli tutaj jest taka zależność, a gdy jest plan miejscowy, a na przykład, nie wiem, zabrania czy nie dopuszcza budowy takiej instalacji i interpretacja gminy będzie też tak mówić, no to nam stworzy pewnego rodzaju tutaj komplikacje, tak, no większe, tak, czyli nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, no bo zazwyczaj budynki przemysłowe są w strefach położonych, gdzie jakby zabudowa przemysłowa jest dopuszczalna, tak, według planu miejscowego. Jednoznacznej odpowiedzi nie ma na pewno na to pytanie. Czyli tak? jest to kwestia analizy dokumentu. Dobrze, tak. Czyli mamy tak, wiemy, że chcemy elektrownię fotowoltaiczną, mamy profil zużycia energii, dopasowujemy sobie do niego naszą elektrownię, badamy dokumenty. Mhm.
I co? I jaki jest następny krok? Co dalej? No jeśli już jesteśmy za tym takim pierwszym etapem, no to trzeba by tutaj po prostu robić projekt, tak? Ale, bo teraz tak, może być instalacja fotowoltaiczna gdzieś w szczerym polu, wtedy musimy się ubiegać o techniczne warunki przyłączenia do sieci. Tak. I to na pewno w obecnych czasach jest... No... Jest to trudne dostanie takich warunków przyłączenia w szczerym polu, ale to, o czym rozmawialiśmy, no to są instalacje... Na dachach. I tu jest łatwiej. Jak rozumiem. Tu jest łatwiej na dachu, czy na przykład na terenie zakładu. Znaczy, może tak, no, gdy zakład ma pełną moc przyłączeniową, to i staramy się o niższą moc źródła, no to z założenia powinniśmy te warunki otrzymać. Czyli przykładowo moc przyłączeniowa zakładu, dużego zakładu, nie wiem, powiedzmy 5 MW, na przykład. My chcemy zbudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Tak, no staramy się o warunki, ale powinniśmy je otrzymać, prawda? To... Czy zakład, dawny zakład energetyczny, obecnie operator systemu dystrybucyjnego, nie powinien mieć powodów do tego, aby nam... Może nam wydać także z jakimiś tam warunkami, które no, trzeba spełnić w projekcie, które uzgadniamy z nimi, prawda? Natomiast... Czyli ograniczenie wypływu energii do sieci? Czy? Na przykład, czy sterowanie mocą, czy sterowanie mocą... Natomiast to nie jest treścią pozwolenia na budowę, prawda? Bo w pozwoleniu na budowę mamy pewne elementy związane z prawem budowlanym, tak? Natomiast to uzgadnianie z operatorem projektów technicznych, czy wykonawczych, czy przyłączenia już do sieci układów pomiarowych, no to jest inne zagadnienie, może na następny raz. No dobrze, czyli tak, mamy, wiemy już, że możemy się przyłączyć do sieci. Co dalej? Analiza konstrukcji? No, jeżeli to na dachu? Dobre pytanie. Jeśli na dachu, na pewno wizyta uprawnionego projektanta na obiekcie, w celu wydania opinii konstruktorskiej, która będzie służyć jako podstawa do opracowania projektu budowlanego. Na pewno wizyta projektanta elektryka na obiekcie, zazwyczaj łączy te wizyty ze sobą, w celu inwentaryzacji takiej zgrubnej punktu przyłączenia, punktów pięcia, no bo zawsze mamy jakieś rozdzielnie lub główne. Punktów wpięcia, bo można. Wolałbym nie robić tego w kilku punktach osobiście, bo jeszcze jest sprawa tutaj, ja staram się nie wykorzystywać urządzeń istniejących klienta, czyli jeśli to są, ktoś mi mówi, że no ma złącze kablowe, a tam to złącze pamięta kilkadziesiąt lat, no to wolałbym tego złącza już nie wykorzystywać, tak? Natomiast to jest sprawa też rozrysowa. Indywidualna od tak, zakładu. Dlatego, tak jak mówię, no powinna być wizyta, powinna być analiza elektryczna, konstrukcyjna i dopiero przystępujemy do projektowania, tak? Jeśli mówimy o instalacji na dachu, jeśli mówimy o instalacji na gruncie, no to powinna być tutaj zrobione odwierty geologiczne i wydana opinia geotechniczna. No i dostosowanie, nie wiem, konstrukcji systemowej do zakładanych założeń. Bo rozumiem, że z Państwa doświadczenia nie na każdym dachu jest możliwość posadowienia takiej infrastruktury, bo to znaczy jest na każdym jest możliwość posadowienia, tylko że czasami koszty. Trzeba wzmocnić konstrukcję dachu. Koszty. Nie ma takiego dachu, na którym się by to wykluczało, natomiast no, koszty wzmocnienia mogą tutaj być niezadowalające. Robimy też takie wstępne analizy techniczne na podstawie istniejącej dokumentacji, o ile tam były przyjęte w tej dokumentacji założenia obliczeniowe, tak? Bo tutaj no, weryfikacja tegoś, weryfikacja może polegać albo na stworzeniu modelu takiej konstrukcji, takiego dachu, albo na tym, żeby na analizie dokumentacji, która istnieje,
wykonawczej, powykonawczej, ale za obliczeniami, gdzie pewne założenia zostały przyjęte, na przykład jakieś rezerwy w obciążeniu, no, tego typu sprawy, tak? Także pod względem konstrukcyjnym to na pewno jest trudniejszy dach niż grunt. Pod względem elektrycznym jest podobnie. Na którym etapie powinniśmy włączyć rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych? No my jako biuro projektowe uzgadniamy to w imieniu klienta, prawda? Czyli my robiąc projekt, prawda, przedstawiając koncepcję już klientowi, gdy on zaakceptuje tą koncepcję, no to już procedujemy pod to zapięta. No, chciałbym też podkreślić, no, klient nie będzie klientem, projektant projektantem, wykonawca wykonawcą, instalator instalatorem. Także tutaj... No tak, ale te wytyczne związane z bezpieczeństwem pożarowym mają wpływ zarówno na, no, przede wszystkim na, no mają, na, chociażby no, na lokalizację falowników. No tak, natomiast uważam, że to jest w gestii biura projektowego, tak? Czyli że po prostu biorąc temat w komplecie, uzgadniamy to w imieniu klienta. Tak? No, nie wyobrażam sobie sytuacji, że poważna firma, nie wiem, że zmuszam poważną firmę do tego, żeby, nie wiem, biegała za mapą, za odwiertami, za, nie wiem, analizą konstrukcji. To nie o to chodzi chyba, nie? No nie wiem, wydaje mi się, że lepiej zlecając coś komuś, zlecić to w komplecie. W komplecie, którego efektem powinno być pozwolenie, prawomocne pozwolenie, znaczy, na budowę. Tak, no ja tak robię przeważnie, że dostaję pełnomocnictwo, dostaję prawo do dysponowania gruntem, oddaję projekt, tak. No, z pozwoleniem. A to ile razy go uzupełniałem po drodze, ile razy coś poprawiałem, to już jest, że tak powiem, ujęte w tej cenie, tak? No bo zdarzają się poprawki, zdarzają się uzupełnienia, wezwania. Jeśli dostanę pełnomocnictwo, to tutaj po prostu no, całość procesu przeprowadzam ja w ramach kontraktu, to tak nazwijmy. Tak? Mhm. Czyli efektem końcowym powinien być projekt budowlany. Efektem końcowym powinno być pozwolenie na budowę ostateczne z egzemplarzami projektu budowlanego. Dokładnie, zatwierdzonego w starostwie. Co składa się na taki projekt budowlany? Bo od tego może zacznijmy. No obecnie też to reguluje dosyć mocno rozporządzenie w sprawie projektu budowlanego, prawda, które kilka razy się zmieniło i obecnie starostwo zatwierdza tylko projekt zagospodarowania terenu w części tekstowej i opisowej oraz projekt architektoniczno-budowlany. Takie dwie części zatwierdza starostwo. To zostało bardzo mocno uregulowane, czyli już nie dajemy, nie wiem, obliczeń do projektu budowlanego, nie dajemy tutaj jakichś mocno rozbudowanych schematów. Natomiast pewne rzeczy można dać w tak zwanym projekcie technicznym, który nie jest zatwierdzany przez starostwo, natomiast jest wymagany do rozpoczęcia budowy, na którą zostało udzielone pozwolenie na budowę. Tak wracając, no to tak, składniki projektu budowlanego to jest przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu zarówno w części opisowej, jak i w części rysunkowej. W części opisowej to jest oświadczenie projektantów. No i po kolei lecimy sobie tym rozporządzeniem, o którym wspominałem, czyli to jest na przykład określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, określenie stanu istniejącego projektowanego, bilans terenu, bardzo ważna sprawa, bo na przykład to, co wspominałeś, tutaj plan miejscowy może narzucać, że teren biologicznie czynny musi być 11% na przykład. Wtedy ten bilans terenu musi to potwierdzać, prawda? A zawód projektanta jest zawodem regulowanym i tutaj nie ma możliwości no, naciągania. Czyli albo zrobimy zgodnie ze sztuką i zgodnie z obliczeniami, które są, albo no, ja się nie podejmuję inaczej, że tak powiem. Tak? Że tutaj taka mała dygresja, bo
żeby zostać projektantem, trzeba spełnić dość, no, ta ścieżka, czy mógłby Pan też opowiedzieć no o tak. tym, jak wygląda to dojście do... Oczywiście, ścieżka jest długa i wyboista, tak? Natomiast ścieżka dojścia do uprawnień projektowych, czy projektowych i wykonawczych wygląda w taki sposób, że musimy skończyć studia na danym kierunku. Właściwie zacząć praktykę projektową możemy po uzyskaniu stopnia inżyniera, natomiast podejść do egzaminu możemy jedynie po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera na danym kierunku, czy to będzie specjalność sanitarna, czy to będzie specjalność konstrukcyjna, czy elektryczna, te rzeczy wyglądają podobnie. Odbywamy praktykę do uprawnień budowlanych, obecnie rejestrowaną na podstawie zaświadczeń, podpisaną przez osobę prowadzącą taką praktykę, czyli przez projektanta bądź kierownika budowy podczas praktyki na budowie. Składamy te dokumenty do Izby Inżynierów Budownictwa. Dostajemy wiadomość, że nasza praktyka została zakwalifikowana pozytywnie, no i podchodzimy do dosyć trudnego egzaminu państwowego, tak? No i go zdajemy, bądź nie zdajemy, prawda? No i to tak wygląda. No jest to egzamin państwowy, jest to egzamin trudny, uprawnienia są na równi z zawodami prawniczymi, że tak powiem, traktowane. Zawód jest zawodem zaufania publicznego. No, to tyle, co mogę powiedzieć. Tak? No i wymaga też ciągłego doskonalenia, prawda? Zdecydowanie tak, tak. Trzeba być ciągle na bieżąco. Zarówno rozwiązania techniczne się zmieniają, zarówno ustawy się zmieniają, rozporządzenia się zmieniają. No tak naprawdę często książki pisane przez ekspertów branży no, stają się nieaktualne po roku. Tak? Już w trakcie pisania. No często też tak bywa, ale przyjmijmy czas jakiś rok, tak? Dobrze, czyli wracając do naszego tematu, mamy projekt budowlany i teraz powinniśmy go dołączyć do wniosku. Tak. Czy coś jeszcze musimy do tego wniosku dołączyć? No oczywiście. Takim składnikiem wniosku o pozwolenie na budowę, bo o tym mówimy, jest sam wniosek, czyli druk PB1, prawda? Obecnie się ten druk tak nazywa PB1, kiedyś były to inne druki. Obecnie to jest 3 egzemplarze projektu budowlanego, w tym tomy jedynie projekt, nawet nie tomy, bo to jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Mogą być zszyte razem, mogą być zszyte osobno, zależy od objętości. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i też sformalizowane na druku PB5. Pełnomocnictwo. My tak procedujemy jako biuro projektowe, jesteśmy pełnomocnikiem inwestora i składamy to pełnomocnictwo, no i opłaty skarbowe, prawda? I to składając razem, no, do starostwa czekamy na rozpatrzenie takiego wniosku. Tak? Jaki termin? Ile na to starostwa ma czasu? Tak, no i no są ustawowo określone terminy. Natomiast powiem szczerze tak, no, zgłoszenia dużo zamieszały, bo zgłoszenie obecnie, które trwa 21 dni, jest rozpatrywane szybciej niż pozwolenie, prawda? No bo na pozwolenie jest też 65 dni. I zawsze można ten termin w taki sposób wydłużyć, że dostajemy wezwanie do uzupełnienia, prawda? My jako pełnomocnik czy biuro projektowe dostajemy wezwanie do uzupełnienia, no i wtedy ten urzędowy bieg sprawy się zatrzymuje. Także tutaj nie mogę jako czynny projektant naobiecywać klientowi, że mu pozwolenie zrobię, nie wiem, w tydzień, tak? Bo to nie o to chodzi. Pozwolenie standardowo trwa kilka miesięcy, tak? Znaczy proces uzyskania. Proces uzyskania pozwolenia trwa kilka miesięcy.
Potem jeszcze jest, po uzyskaniu pozwolenia jest jeszcze jego ostateczność, uzyskanie tej ostateczności pozwolenia. No dobrze, załóżmy ten optymistyczny scenariusz, że uzyskujemy pozwolenie na budowę. No tak. No to ale jest... I to jest chyba tak naprawdę dopiero początek całej zabawy, prawda? No tak, bo chcemy tą budowę wykonać, prawda? Czyli teraz... Mamy pozwolenie na budowę, co dalej? No dalej możemy tutaj kontynuować z nami tutaj współpracę w celu powołania kierownika zarówno branży elektrycznej, jak i konstrukcyjnej. Ale od czego zacząć? Kierownika budowy. Tak, tak. Tak. No bo uzyskane pozwolenie obliguje do tego, że trzeba wyznaczyć kierownika. Czy ono jest, ma jakiś okres ważności? 3 lata obecnie. W ciągu 3 lat musimy rozpocząć budowę. Nie zakończyć, ale rozpocząć. Dokładnie, rozpocząć budowę musimy. No natomiast wszystkie takie tutaj przypadki, dla których opracowywałem te projekty, no to raczej są projekty do wykonania. No, no nikt nie ponosi kosztów po to, żeby ten projekt mógł gdzieś leżał, tak? Także tutaj mówimy, no inwestor chce wykonać budowę, tak? Dla niego, no często też odbieram telefony, kiedy będzie pozwolenie, prawda? Także tutaj, no raczej nie czekają te pozwolenia na półce, żeby sobie gdzieś tam leżały, tak? My jako biuro projektowe na pewno wyrażamy... To jest jeszcze kwestia finansowania, bo chęci to jedno, ale znalezienie środków, które no, pozwolą sfinansować tą no budowę. Tak, to jest natomiast, tego... natomiast to już w tej analizie, o której wspominaliśmy, możemy przeprowadzić, ile to tak mniej więcej będzie kosztowało. No i teraz jeśli ktoś podejmuje taką... I taki wstępny kosztorys? To możemy zrobić, oczywiście. Nie? No, natomiast to nie ode mnie zależą decyzje, tak? No bo jeśli ktoś chce to robić, to robi, a jeśli ktoś nie wiem, nie będzie chciał wykonywać pozwolenia, no to po co mu ten projekt, tak, z drugiej strony. My jako biuro projektowe, robiąc projekt w komplecie, dostarczamy tak zwaną część techniczną projektu budowlanego, która jest po to, żeby kierownik budowy mógł wpisem w dziennik budowy potwierdzić, że taką część otrzymał, prawda? Czyli jakby... No i tu poruszyłem inną kwestię, dziennika budowy, budowy. Tak? Dziennik budowy, no, po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia należy opieczętować w urzędzie. I teraz kierownik, jeśli ma ten projekt techniczny, może i ma oświadczenie projektanta o sporządzeniu tego projektu technicznego, czyli tu też nie zostawiamy klienta, że tak powiem, z niczym, że będzie, może rozpocząć budowę, tak? Że może sobie rozpocząć budowę, no, powołując kierownika, prawda, nie wiem, no, teren takich typowych zakładów jest zazwyczaj ogrodzony, ale na pewno trzeba tablicę budowy zastosować i tego typu rzeczy, no to już bardziej kierownicy budowy, którzy są powołani przez inwestora, prowadzą mu ten proces inwestycji, ten proces budowy, tak? Często jest tak, że jakby firmy instalacyjne, które już robią wykonują tą instalację, no to swojego kierownika budowy mają, także tutaj oni też czekają na to nasze pozwolenie, tak? Rozumiem. A czy inwestor może również powołać albo zatrudnić kogoś, kto będzie nadzorował taką budowę? No tak, taką budowę? Oczywiście. To jest, no, prawo budowlane mówi o kilku uczestnikach procesu budowlanego. To jest przede wszystkim projektant, jest przede wszystkim kierownik budowy i inwestor. Inwestor powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego. Przeważnie to są osoby też z uprawnieniami budowlanymi, które wiedzą, jak taki proces budowlany wygląda i które reprezentują inwestora na tej budowie. No bo tak jak mówię, inwestor powinien wyłożyć te pieniądze, projektant zrobić projekt, a firma instalacyjna wykonać budowę, tak. No dobrze, czyli mamy koniec procesu budowlanego, tak. Instalacja powstała, tak.
Jak to powinniśmy zakończyć? Jakim... No, zgłoszeniem, oczywiście zgłoszeniem do nadzoru budowlanego zakończenia budowy, tak. Okej. Okay. Temat bardzo obszerny niewątpliwie i myślę, że można by w niuanse tego całego procesu projektowania i uzyskiwania pozwolenia na budowę na pewno poświęcić znacznie więcej czasu. Tak naprawdę dotknęliśmy tylko jakby powierzchni tego całego zagadnienia. Niemniej bardzo dziękujemy, bo to też na pewno jest dobre wprowadzenie do kwestii uzyskania pozwolenia na budowę naszej wymarzonej instalacji fotowoltaicznej. No i jeżeli będą Państwo mieli potrzebę zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej kompleksowo, tak jak Pan Krzysztof tutaj to przedstawiał, to myślę, że można się do Pana zgłosić w tej sprawie. Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że żaden projekt nie jest równy sobie, tak, czyli tutaj... Nie ma dwóch identycznych projektów. No nie ma dwóch identycznych projektów, prawda, sam rozkład instalacji, same komplikacje w danym starostwie, bo jeździmy po całej Polsce i projektujemy po całej Polsce, natomiast nie ma dwóch identycznych projektów, to chcę powiedzieć, czyli nie można wziąć sobie projektu A, przepisać go i powiedzieć, że to będzie projekt B. Warto takie rzeczy zlecać, prawda, z firmom, tak, które się tym zajmują. Bardzo dziękujemy za przybycie, dziękujemy za ten wstęp i usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Witamy ponownie. Dobrze, w takim razie mamy teraz czas na pytania i odpowiedzi. Tych pytań spłynęło całkiem sporo. Niektóre są bardzo szczegółowe, ale może przynajmniej na część uda nam się odpowiedzieć. Zacznę od pytania pani Małgorzaty. Była mowa o tym, jak uzyskać uprawnienia. No i pani Małgorzata pyta, czy można uzyskać uprawnienie, będąc magistrem, inżynierem kierunku energetyka? To znaczy ja odpowiem w taki sposób, ponieważ inżynier budownictwa, kierownik czy projektant musi się zapoznać z przepisami. Jest ustawa regulująca ten zawód, czyli to jest rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Tam wszystkie kierunki, które pozwalają na uzyskanie uprawnień, są wymienione. Z tego, co pamiętam, to energetyka pozwala na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie, ale zachęcam do sprawdzenia w tym rozporządzeniu po prostu. Rozumiem. Właściwie tyle, no bo tak to możemy sobie pytać się, czy taki ja będę odpowiadał. Natomiast, no tak jak mówię, później taka osoba i tak będzie musiała sprawdzać wiele ustaw, także jak już zacznie na samym początku, to już jest dobry początek. Czyli odpowiedzi na te i podobne pytania należy szukać u Ja mogę nakierować oczywiście, natomiast no tak jak mówię, jest to rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, tam są wszystkie odpowiedzi na tego typu pytania. Dobrze, no to pytanie, kolejne pytanie, które za chwilę przeczytam, musiało paść. Chodzi o pieniądze, czyli z jakimi, pan Bogusz pyta, z jakimi przybliżonymi kosztami należy się liczyć, jeżeli mówimy o przygotowaniu takiego projektu, czy są jakieś widełki, czy jest jakiś wzór, z którego można sobie tę kwotę wyliczyć? Znaczy zachęcam jednak do zapytania ofertowego. Na naszej stronie jest podany kontakt, to jest info@resnowa.pl. No i będziemy analizować tutaj dokumenty, które są w posiadaniu inwestora, które trzeba pozyskać. No i po prostu przygotujemy ofertę. No, ciężko tutaj mówić o podaniu kwoty. No, wiadomo, no przygotujemy ofertę i wtedy możemy rozmawiać dalej z inwestorem na ten temat, bo tak, no to chyba tak to powinno działać. Jasne. No trochę tak, ile kosztuje samochód, tak? Więc pewnie zależy to od zakresu i od konfiguracji, którą chcielibyśmy mieć.
Pan Bogusz pyta, czy w przypadku jednej nieruchomości, ale z dwoma przyłączami energetycznymi, można dwie mikroinstalacje do 50 kWp, czy to będzie podlegało pod jedną małą instalację? Czy będzie to podlegało, przepraszam, pod małą instalację? Tak, bardzo dobre pytanie. Pytanie właściwe. Jeśli te dwa przyłącza są rzeczywiście dwoma przyłączami, czyli mamy dwa układy rozliczeniowe, dwie umowy przyłączeniowe, to tak, to wtedy można mówić o dwóch punktach przyłączenia, prawda? Natomiast jeśli tego nie mamy, no to dla mnie nie są to dwa punkty przyłączenia. Gdybyśmy mieli dwa punkty przyłączenia, można do każdego przyłączyć mikroinstalację. Rozumiem, dziękuję. Padają też często pytania, czy będzie dostępne nagranie ze spotkania. Tak, Państwo, którzy się zarejestrowali na webinar, otrzymacie za jeszcze dzisiaj przed mniej więcej koło południa, trochę może koło godziny pierwszej, otrzymacie Państwo e-mail z linkiem do tego webinarium i archiwum oczywiście na stronie forum-chronius.pl. Mam też pytanie od pana Konrada, dotyczy kwestii przyłączenia, czyli chyba przypadek dość nietypowy, dlatego że klient chce wybudować instalację o mocy do 50 kW na istniejącym zakładzie, gdzie granicą stron zakład OSD jest GPZ, układ pomiarowy na 110 kV, natomiast mikroinstalacja PV wpięta do rozdzielnicy NN, czyli niskiego napięcia zakładu. No i właśnie, jak należy się odnieść w takim przypadku do prawa budowlanego, bo OSD patrzy na granicę stron. No taki podejrzewam chyba dość rzadki przypadek, ale jeżeli moglibyśmy w dwóch, trzech słowach skomentować. Oczywiście. To znaczy generalnie myślę, że tutaj chodzi tutaj autorowi pytania o jakie dostanie warunki przyłączenia, prawda? Czy będzie musiał modyfikować ten układ pomiarowy na 110 kV? Miałem podobny przypadek. To nie jest tania sprawa. Nie jest tania sprawa. Miałem podobny przypadek. Natomiast wtedy układ pomiarowy był również po niskim napięciu, prawda? Mimo że jakby granicą stron było wysokie napięcie, to układ pomiarowy taki wewnętrzny był również po niskim napięciu i tam było to wpięcie tej instalacji. Natomiast no tutaj nie odpowiem no, za zakład energetyczny, jakie wyda warunki przyłączenia, prawda? Natomiast z punktu widzenia pozwolenia na budowę, no to by to była mikroinstalacja, czyli nie podlegająca pozwoleniu instalacja. No to tyle mogę odpowiedzieć. Natomiast pewnie modyfikacji układ pomiarowy nie będzie wymagał, natomiast no, będzie wymagał wszystkich przeliczeń od instalacji do granicy stron i do układu pomiarowego, co uważam już jest takim zadaniem w przypadku takiej małej instalacji, no troszkę dużym, duże zadanie. No, trzeba przeanalizować wszystko po drodze, co się dzieje do punktu przyłączenia. Rozumiem. Kolejne pytanie pochodzi od pana Jacka. Dzień dobry, czy możemy omówić konkretny przypadek? Mam zakład przemysłowy, moc przyłączeniowa to 140 kW. Zbudowaliśmy już 49,5 kW na zgłoszenie. Teraz klient chce rozbudować instalację do 120 kW. Miejsce na dachu jest, konstrukcja dachu i pozwala na to. Czy możemy omówić krok po kroku, jakie dokumenty są potrzebne, jaki może być szacunkowy czas potrzebny na załatwienie pełnej dokumentacji pozwalającej na rozbudowę instalacji? Czyli tak naprawdę krok po kroku, mówiliśmy o tym w trakcie dzisiejszego webinarium, tak? Czy znaczy, może pan to jeszcze skomentować? Mogę oczywiście skomentować. Znaczy jest kilka słów w prawie budowlanym, które pozwalają na budowę. W tym przypadku to chodzi tutaj o rozbudowę instalacji, prawda? Ale ta instalacja już przestanie być mikroinstalacją, stanie się małą instalacją.
Możemy tutaj oczywiście przeprowadzić krok po kroku analizę, natomiast no myślę, że nie na tym etapie webinara, tak? No, oczywiście z tej mikroinstalacji robimy małą instalację, da się to zrobić, prawda? Ale bierzemy jakby tamtą część istniejącą, również w pozwolenie włączamy, tak? To jest wtedy rozbudowa instalacji do małej instalacji z mikroinstalacji. To może tak to. I cały ten proces projektowania musimy po prostu przejść, nawet jeśli to byłoby tylko 51 kW, czy kilowatopiwa tak naprawdę, bo mówimy o mocy zainstalowanej. Taką metodą to byśmy sobie mogli budować za chwilę, no nie wiem, 10 MW, robiąc kroczki co 50 kW, tylko 50 kW. To nie o to chodzi, prawda? Jest jeden punkt przyłączenia według definicji, jest moc do 50 kW i to jest mikroinstalacja, wszystko co jest powyżej jest małą instalacją do 1 MW, no później mamy inne instalacje według prawa energetycznego. Także tak mogłem odpowiedzieć. Tutaj taki komentarz, mianowicie my z ramienia różnego rodzaju stowarzyszeń tak naprawdę walczymy w tej chwili o to, aby ustawodawca podniósł tą granicę mikroinstalacji, mocy mikroinstalacji. Są różne pomysły, jeden z nich mówi o 150 kW-pikach, specjalnie używam tej jednostki, dlatego że chodzi o moc zainstalowaną, czyli moc modułu. My też propagujemy takie rozwiązanie, w którym na przykład na zakładzie można byłoby zastosować instalację o mocy 500 kW-pików, ale przy założeniu, że energia, czy nadwyżka energii z takiej elektrowni nie będzie oddawana do sieci, co jakby powinno rozwiązać problem, no powszechny problem operatorów systemów dystrybucyjnych z tymi mocami przyłączeniowymi. To tak na marginesie. Natomiast, no właśnie, pan Piotr z kolei pyta, jest całe mnóstwo sytuacji, gdzie idealnym rozwiązaniem są instalacje o mocy 60-80 kW-pików, czyli jakby ta granica 50 kW-pików, jak widać, nie jest tutaj zbyt szczęśliwie wybrana. No i teraz pytanie, o ile mogą orientacyjnie wzrosnąć koszty wybudowania takiej instalacji. Natomiast pan Piotr pyta konkretnie o elementy, które może wymagać OSD w warunkach. Chodzi wyłącznie właśnie o te orientacyjne koszty, jakie może ponieść klient dotyczące wymagań OSD. To znaczy, no tak, no bo tutaj już się trzeba starać o warunki, prawda, do 50. Tu już się trzeba starać o techniczne warunki przyłączenia u operatora. I pewnie co operator to... Znaczy, no, co operator wyda, prawda, czyli jakie mamy tutaj po stronie operatora koszty do poniesienia, prawda, bo warunki mają kilka punktów, prawda, jednym z punktów, przeważnie punktem trzecim, jest co należy zrobić, żeby dostosować instalację zarówno po stronie operatora, jak i klienta do tego, żeby to przyłączenie było możliwe, prawda. Także tutaj jeśli operator po swojej stronie wypisze, co jest potrzebne i to będą duże rzeczy, no to klient, prawda, końcowy, który chce się przyłączyć, no poniesie ten koszt, prawda, no to też tutaj trzeba by omówić przypadek warunków przyłączenia konkretnych, prawda, ale to też myślę, że tutaj nie na webinarze, prawda, tylko w zapytaniu ofertowym, tak, no bo jeśli mamy taką sytuację, że nie wiem, mówimy rzeczywiście o małym wzroście mocy, o jakiś tam o 30 kW, tak, natomiast 30 kW powyżej 50, tak. Tak, natomiast no być może w tym rejonie nie ma już tej mocy, prawda, i wtedy trzeba będzie tak zmodyfikować urządzenia sieciowe, że te koszty się okażą nieopłacalne, tak, natomiast no ciężko mi mówić. Punkt w warunkach, tak, który mówi o modyfikacji ze strony operatora, jeśli tam nic nie jest wpisane, no to wtedy ponosi się koszty za kilowat, a jeśli coś jest wpisane, budowa urządzeń sieciowych, no to się ponosi koszty tych budowy urządzeń sieciowych. Pytanie trochę podobne,
jakie są, pytanie od pana Kamila, jakie są wymagane załączniki do wniosku o wydanie warunków przełączeniowych? No tak, no na każdej, na stronie każdego operatora dla źródeł wytwórczych są takie wnioski, prawda? Tam są wymagane załączniki. Na pewno każdy operator wymaga planu zagospodarowania, wymaga tutaj dokumentów potwierdzających własność tego terenu, czy w jakiś sposób władanie tym terenem. Wymaga również, no, w przypadku instalacji PV to jednak wymaga tutaj decyzji WZ. Decyzje WZ w przypadku bardzo dużych instalacji poprzedzają decyzje środowiskowe. No, tego typu rzeczy. Oczywiście my jako biuro w tym wszystkim pomagamy, tak? Także tutaj na każdym etapie możemy pomóc, tak? Natomiast no też na stronie operatora są wnioski, gdzie są wypisane w punkcie, jakie są wymagane załączniki. Wniosek też należy wypełnić pod kątem technicznym, gdzie też trzeba zawrzeć karty produktów. No to są takie rzeczy, co polecałbym zlecić jednak osobie, która w tym, że tak powiem, siedzi, tak? Rozumiem, dziękuję. Pytanie od pana Kornela. Czy do projektu architektoniczno-budowlanego wymagany jest architekt, czy tylko projektant instalacji elektrycznych oraz konstrukcyjno-budowlanych? Czy wygląda to tak, że jaka jednostka weryfikująca tyle przypadków? Często spotykamy się z sytuacją, gdzie wymagany jest od nas architekt plus branżyści. Czy w moich przypadkach tutaj był raz przypadek wymogu architekta, raz przypadek wymogu architekta i drogowca. Także rzeczywiście tutaj to różnie można rozpatrywać, natomiast uważam osobiście, że tutaj budując instalację nie powstaje obiekt kubaturowy, prawda, bo stacja nawet transformatorowa nie jest budynkiem, tylko jest budowlą, tak, według różnych tutaj interpretacji, nawet wyroków naczelnych sądów administracyjnych jest to budowla, także tutaj gdy nie powstaje tego typu obiekt kubaturowy, no to architekt jest w tym projekcie według mnie zbędny, tak, natomiast rzeczywiście, no, starostwo, że tak powiem, odniesie się negatywnie do naszego projektu, no, można tutaj, no, to weryfikować, tak, natomiast, no, sama konstrukcja pod panele, same panele, stacja transformatorowa, kable, powinno to wystarczyć w zakresie projektant instalacji, sieci instalacji elektrycznych i projektant z branży konstrukcyjno-budowlanej, tak? No takie jest moje zdanie i tak te projekty były procedowane do tej pory, natomiast no rzeczywiście w kilku przypadkach był wymagany jeszcze projektant drogowy i projektant architekt. I architekt, no nie projektant, architekt i architekt. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Mateusza. Czy temat odbiorów u operatorów w nadzorze budowlanym i tak dalej będzie poruszany na następnych szkoleniach? No, panie Mateuszu, dziękujemy za pytanie. Myślę, że tak, tak jak zresztą przekazywaliśmy w agendzie, będziemy również o tym mówić. Może pan Krzysztof da się jeszcze raz, na przykład na koniec tej serii, da namówić na zaproszenie do nas i będziemy mogli też jakby podsumować i porozmawiać o tym, jak taki projekt należy zakończyć. Czyli na początek i na koniec roku, tak? Tak się zapowiada. Na początek i na koniec roku. Będzie pan taką spinającą klamrą, panie Krzysztof. Pan Adam pyta, wydaje mi się, iż przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego należy uzyskać warunki przyłączenia. Są one dosyć kosztowne. Czy to prawda? Czy może pan to skomentować? Znaczy, to słowo dosyć, prawda, mnie tutaj zastanawia, bo jest ustawa narzuca, prawda,
ile za moc się płaci. Płaci się 30 zł za każdy kilowat, także tutaj w przypadku megawata to jest 30 tysięcy złotych, no ale budujemy instalację o mocy megawata, także to no, wszystko jest relatywne, że tak powiem, tak, czyli tutaj skoro ustawa nam narzuca, że za każdy kilowat płacimy we wniosku kaucję 30 zł, no to tak po prostu płacimy. Dziękuję. Pan Michał, jeśli chcemy wybudować instalację o mocy powyżej 50 kW na dachu i budynek posiada warunki zabudowy, ponieważ budynek sam w sobie ma powyżej 3 metrów wysokości, to musimy wystąpić o nowe warunki zabudowy dla samej instalacji fotowoltaicznej? No wydaje mi się, że to poruszyłem na webinarze. Według mnie nie, dlatego że znaczy jeśli instalacją nie przekroczymy 3 metrów, to będzie ciągle instalacja na tym budynku, prawda? Czyli nie będzie to budowa nowego obiektu, tylko będzie instalacja na istniejącym obiekcie instalacji fotowoltaicznej, prawda? Natomiast gdy przekroczymy już 3 metry, no to nie można mówić o instalacji czegokolwiek, tylko jakby powtórzę te 4 słowa z prawa budowlanego, to jest budowa, rozbudowa, remont, przebudowa, no tego typu sprawy, tak, no. Mogłem delikatnie tutaj pomylić, natomiast no nie ma takiego słowa w prawie budowlanym jak modernizacja, to też tak, taką dygresję, że nie można mówić o modernizacji budynku czy modernizacji instalacji, budowa, przebudowa, remont, tak, takie są sposoby postępowania. Także podsumowując, no to mówimy o instalacji w tym przypadku, czyli nowa decyzja o warunkach zabudowy nie powinna być wymagana, jeśli tym dachem nie przekroczymy powierzchni 1 hektara. Rozumiem. Myślę, panie Krzysztofie, że będziemy powoli kończyć, chyba że ma pan jeszcze czas na więcej pytań. Może jakieś wybiorę 2-3 takie, które się częściej powtarzają. No bo właśnie, jest kilka pytań dotyczących kosztów takiego projektu. Pan wspomniał, żeby zwrócić się do państwa o przygotowanie oferty, bo nie ma dwóch identycznych projektów. Natomiast pan Jakub pyta, jakie potrzebuje pan dokumenty albo informacje, aby taką ofertę przygotować? Co powinno znaleźć się w tym zapytaniu? Na początku wystarczy, myślę, że mail, że jest chęć, prawda, tutaj współpracy z nami. Oczywiście no, na każdy mail zareaguje, odezwę się i będziemy ustalać zakres dokumentów, które inwestor posiada i które może posiadać, prawda, w niedługim czasie. Jeśli nie posiada żadnych, no to ja to oczywiście wliczę w cenę jakby i podam etapowanie takiego projektu, prawda, czyli jakie ja widzę etapy i jakie tutaj sposoby rozliczania danego etapu, prawda, no bo inwestor może mieć mapę do celów projektowych, ale nie musi. Może mieć zrobione odwierty ekologiczne, no ale oczywiście nie musi, prawda. Może mieć już warunki przyłączenia, może dopiero mieć jakby plan starania się o te warunki przyłączenia. Także wszystko sobie zetapujemy, omówimy i no i wycenimy po prostu. Dobrze, dziękuję. Pan Michał pyta, czy w przypadku planowanej instalacji na dachu istniejącego obiektu budowlanego niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy, jeśli nie ma obowiązującego planu zagospodarowania? To podobnie odpowiedzieliśmy. Podobne na pytanie. Tak, podobne pytanie. Dobrze. I teraz dwa pytania, na które ja pozwolę sobie odpowiedzieć. W razie, gdybym się mylił, to proszę mnie poprawić, panie Krzysztofie. Jeśli moc PV jest równa mocy przyłączeniowej, to czy możliwe jest podłączenie magazynu energii? Więc to, o to pyta pan Szymon. Więc
19 grudnia została przez pana prezydenta podpisana umowa, przepraszam, ustawa, która ma dotyczy zupełnie innych zagadnień, ponieważ ona dotyczy kwestii związanych z gazem, ale tam zostały przemycone pewne zapisy, które modyfikują prawo energetyczne, dodają tam punkt 8, bodajże 4d, który o tym mówi i też myślę, że będziemy jakby po szczegółowej analizie tego zapisu też będziemy Państwa informować. Generalnie on mówi o tym, że jeżeli moc magazynu energii nie przekracza mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to wtedy tej mocy magazynu energii się nie wlicza, czy nie łączy się tak, jak to miało miejsce do tej pory. To było taki dość duży, moim zdaniem, błąd polegający na tym, że moc magazynu energii sumowało się z mocą instalacji fotowoltaicznej. Więc jest zapis, który to reguluje. Jeżeli moc magazynu energii nie jest większa niż moc zainstalowana w instalacji fotowoltaicznej, wtedy tego magazynu energii się nie wlicza. I odpowiedź na pana pytanie, panie Szymonie, jest wówczas no, twierdząca, tak? Czyli możemy podłączyć magazyn energii. A pani Danuta z kolei pyta o to, to dotyczy tej kwestii, o której wspominałem, że jakby jako różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje walczymy o to, aby zwiększyć tą moc, która nie będzie wymagała pozwolenia na budowę. Czy nie lepiej powalczyć o zmianę definicji prosumenta? No, ja osobiście zresztą też uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach, czy to komisji sejmowych, czy innych, zwracam uwagę na to, że tak naprawdę ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa prawo energetyczne, no może nie to, że powinny zostać napisane od nowa, ale na pewno powinny zostać uporządkowane, bo to się już zaczyna robić takie spaghetti tak naprawdę, czyli któraś z kolei łata naklejana na te przepisy. A już zupełnym absurdem jest to, o czym wspomniałem przed chwilą, że ustawa, która de facto reguluje kwestie związane z gazem, wprowadza zmiany w prawie energetycznym. Dobrze, to tak w prawie energetycznym, a konkretnie kwestie związane z przyłączaniem magazynów energii do instalacji fotowoltaicznej. Dobra, no to może już ostatnie pytanie, już jesteśmy 15 minut po czasie, pytanie od pana Jakuba. Często na etapie pierwszej wizji lokalnej moglibyśmy już porobić zdjęcia, może rozdzielnicy głównej, gruntu, dachu. To możemy zrobić na tej wizji dla pana projektanta, żeby uprościć procedurę wyceny, tak? Co możemy zrobić dla pana? Tak, no przede wszystkim, jeśli mówimy o instalacji na dachu, a nawet na gruncie, no to chciałbym wcześniej otrzymać materiały, na przykład projekty archiwalne, prawda? Wtedy no oczywiście po zaakceptowaniu wyceny, no ale wtedy poddajemy je analizie tutaj przez konstruktorów. No i jedziemy już na tą wizję lokalną z jakimś pomysłem, prawda? No bo jeśli tak sobie przyjedziemy, przywitamy się, no to na jednej wizji może się to nie skończyć, prawda? My chcemy robić te wizje konkretne, czyli tak wcześniej przeanalizować posiadaną dokumentację przez inwestora. I to dotyczy również gruntu. To może być mapa archiwalna, może być wskazanie gruntu, prawda, na ogólnodostępnych portalach mapowych, natomiast lepsza jest mapa archiwalna, bo ona jest zawsze dokładniejsza, prawda, z jakimiś istniejącymi dodatkowymi sieciami własnymi zakładów, prawda. Natomiast dokumentacja geologiczna, jeśli jest, ustalamy to zazwyczaj, co chcemy, żeby tutaj było przygotowane wcześniej i jeśli dostaniemy to wcześniej, no to oczywiście to skraca ten czas samej inwentaryzacji, prawda, i jeśli jest dobry kontakt z inwestorem, no to również czas projektu to również się skraca, tak? No bo sama opinia konstruktorska, która jest wydawana, no to istnieje jakaś dokumentacja, no to pozwala przyjąć zapasy w konstrukcji i wiemy, co możemy
a gdzie co trzeba będzie wzmocnić. Także tutaj czym więcej dokumentów, tym lepiej, no ale oczywiście zakres ustalamy wcześniej sobie z inwestorem, co nam może przekazać przed wizytą nawet, prawda, na obiekcie. Już naprawdę ostatnie pytanie, ale ono się kilka razy tutaj przewinęło. Między innymi pan Tomasz pyta. Jeden dach, znaczy dach nie posiada, ale rozumiem, że budynek z tym dachem posiada dwa punkty przyłączenia i pozwala na wybudowanie dwóch instalacji po 50 kW. To właściwie mówiliśmy o tym, prawda, że jeżeli mamy dwa punkty, no, dwa tak. układy pomiarowe, dwa punkty PPE, wtedy... Musi to spełniać definicję punktu przyłączeniowego, prawda? Przyłączenie. Licznik dla mnie, nie, sam istnienie, fakt istnienia licznika nie jest definicją punktu przyłączenia. Muszą być dwie umowy przyłączeniowe i tak dalej, prawda? No i wtedy można mówić, że to są dwa punkty przyłączenia, prawda? Jeśli tak jest, no to powinno się to udać na zrobienie dwóch mikroinstalacji, tak? Czy instalacji do dwóch punktów, prawda? Super. Bardzo Państwu dziękujemy za zadanie tych wszystkich pytań. Ich tu jest rzeczywiście kilkadziesiąt. No, część z nich jest bardzo, bardzo szczegółowych. Niestety ze względu na ograniczone ramy czasowe nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie, ale na pewno zachęcamy do tego, żeby śledzić nasze webinaria. Będziemy poruszać różne tematy, będziemy zapraszać różnych gości. Jeszcze raz gorąco zachęcam do udziału w naszej konferencji dla projektantów 19 maja. Myślę, że pan Krzysztof, będziemy to negocjować, myślę, że pan Krzysztof da się namówić na to, żeby być naszym gościem i prelegentem. Będzie okazja poznać się na żywo. Będziemy też mieli dla Państwa, jak wspomniałem, przy kolejnych webinariach ciekawe nagrody, między innymi nową książkę o instalacjach fotowoltaicznych, będziemy ogłaszać konkursy. Także serdecznie zapraszamy, proszę nas śledzić i do zobaczenia za dwa tygodnie. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za prelekcję i za cierpliwe odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. Dziękuję bardzo.